Cześć, to druga część najczęstszych błędów treningowych. Poprzednio możecie zobaczyć tutaj, a w tej opowiem o nieco innych aspektach, też bardzo istotnych, także zapraszam do materiału. No i chyba największym błędem, który popełnia dosyć dużo, a na pewno znaczna część osób początkujących, jest brak planu treningowego. Otóż wiele ludzi przychodzi sobie na siłownię i myśli, co akurat będą robić. No jest to bardzo duży błąd, bo tak naprawdę nie będą tego wszystkiego pilnowali. Ten plan nie będzie miał w ogóle, że tak powiem, jakiegokolwiek trzonu, jakichkolwiek podstaw. Nie będą wiedzieli oni, co mają zrobić, także prawdopodobnie w 99% przypadków będzie to cały czas katowanie klatki i łap, więc tutaj w bardzo dużym aspekcie mogą po pierwsze zrobić sobie jakąś krzywdę, jeżeli zbyt nadmiernie rozbudowują tą przednią taśmę, zaniedbując kompletnie tylną, a po drugie prawdopodobnie będzie to wszystko przeładowane, więc tak naprawdę efekt, który mogliby osiągnąć, gdyby to wszystko było w jakiś sposób zaplanowane, byłby dużo lepszy. Także jeżeli chcecie zacząć trenować, to pamiętajcie o tym, że planów treningowych w internecie jest od groma. I dużo lepiej jest mieć jakikolwiek plan, niż w ogóle go nie mieć. Także jeżeli chcesz iść na siłownię, to ok, ale pamiętaj o tym, żeby nie robić tego wszystkiego na pałę i zawsze miej jakikolwiek plan. No i kolejnym błędem, już może nie tak dużym, ale nadal dosyć sporym, jest częsta zmiana planów treningowych. I tutaj najczęściej właśnie kombinują również osoby początkujące, bo na przykład usłyszały, że ten plan trzeba zmienić co 2-3 tygodnie, bo mięśnie się przyzwyczajają do tego planu i już nie ma takich zakwasów, więc ciało potrzebuje jakiejś zmiany. Nie. Tak naprawdę danym planem treningowym możecie trenować rok czy dwa, o ile Wam się on nie znudzi. Więc nie ma sensu zmieniać go co 2-3 tygodnie, powiem nawet więcej. Jeżeli ktoś zmienia plan treningowy co 2-3 tygodnie, kompletnie, wywraca go o 180 stopni, to dużo ciężej będzie kontrolować to wszystko i prawdopodobnie znowu ten efekt, jaki mógłby osiągnąć, będzie dużo mniejszy. Dlatego na początku tak naprawdę większość z Was może trenować jednym planem treningowym rok i jeżeli to wszystko będzie kontrolowane, to ogólny efekt po roku będzie naprawdę bardzo duży. Jeżeli ten plan będzie gdzieś zmieniany, jeżeli nie będzie jakiegoś trzonu tego planu, to ten ogólny efekt nie będzie tak spektakularny. Dlatego nie warto za bardzo kombinować. Jeżeli coś działa, jeżeli progresujecie na danym planie, jeżeli wszystko idzie ok, to nie ma sensu go zmieniać. No i następnym błędem jest coś, co też jest dosyć często widoczne na siłowniach, czyli brak kontroli progresu. Żyjemy w takich czasach, że mamy internet, mamy smartfony, każdy ma smartfon, więc jakim problemem jest odpalenie głupiego Excela i zapisanie sobie danego ćwiczenia, danego ciężaru i liczbę powtórzeń, jaką wykonaliśmy tym ciężarem. Prawdopodobnie nie jest to żaden problem. A jeżeli ktoś nie używa telefonu na treningu, bo po prostu go rozprasza, to niech kupi sobie notesik i niech notuje. Bo jeżeli ktoś będzie sobie wracał pamięcią, co robił tydzień temu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że niestety, ale nie zapamięta wszystkiego, chyba że ma pamięć Einsteina. Także zapisuj to, co robisz na treningu, tak żebyś wiedział, co robić na następnym, bo wtedy poprzez to kontrolowanie progresji osiągniesz dużo lepszy efekt. No i następnym błędem w trakcie tworzenia treningu czy w trakcie trenowania u osób początkujących, oczywiście znowu przeważnie ten błąd występuje, chociaż nie tylko, ale u nich najczęściej jest narzucanie ogromnej objętości. Mamy jakieś ramy, które mówią nam o tym, że powinniśmy, powiedzmy, wykonywać około 10-20 serii na, powiedzmy, duże partie. No i jeżeli mamy przedział 10-20, to niekoniecznie oznacza to, że każdy może wykonywać 20. Zacznij sobie od tych 10, Obserwuj, jak wygląda aspekt regeneracji, czy jesteś w stanie zregenerować się do kolejnej jednostki treningowej, czy być może na przykład, nie wiem, jakieś dąsy uniemożliwiają progres na kolejnej jednostce, chociaż mógłbyś sprogresować, gdyby to wszystko było odpowiednio zaprogramowane, więc no nie narzucaj od razu sobie dużej objętości. Skoro jesteś nowy, początkujący, to uwierz mi, że u Ciebie wystarczy bardzo niewiele w trakcie całego tygodnia, abyś obserwował jakikolwiek progres, więc jeżeli narzucisz teraz sobie zbyt dużo, to tak naprawdę możesz uzyskać efekt odwrotny i zamiast iść do przodu, będziesz albo stał w miejscu, albo progresował, ale dużo wolniej. Także więcej nie zawsze znaczy lepiej. Tutaj zawsze tą objętość treningową musimy dobrać do danej osoby, do danej jednostki. Także pamiętaj o tym i nie zaczynaj zawsze od najwyższego pułapu, bo nie zawsze ma to sens i tak jak mówię, może nawet odbić się to dosyć negatywnie na aspekcie sylwetkowym. Następnym błędem treningowym jest trenowanie partii raz w tygodniu. Otóż istnieje pewna objętość treningowa, która jest optymalna w skali właśnie jednej jednostki treningowej. I tutaj badania pokazują nam, że jest to mniej więcej od 6 do 14 serii na daną partię mięśniową na jednej jednostce treningowej. Czyli jeżeli patrzylibyśmy przez pryzmat klatki piersiowej, to powinno być to właśnie od 6 do 14 serii na jednej jednostce treningowej. I tutaj raczej 14 serii, no, tak naprawdę osiągnie być może 1% z nas, czyli osoby, które są prawdziwymi frykami, są prawdziwymi genetkami w aspektach sylwetkowych, a duża, znaczna część będzie raczej szła w kierunku tych 6, maksymalnie 10 serii. Powyżej tego tak naprawdę w większości przypadków nie ma sensu wychodzić jakoś bardzo nadto, bo tak naprawdę nie uzyskacie nic więcej, a możecie nawet się cofnąć. Także naprawdę nie ma sensu wychodzić ponad to. No i jak pokazują tutaj badania, właśnie wykonywanie powiedzmy od tych 6 do 10 serii 2 razy w tygodniu, co da nam ogólnie od 12 do 20 serii na daną partię mięśniową, będzie dużo lepsze niż wykonanie tych 20 serii na jednej jednostce treningowej. A to z tego względu, że no, nie ukrywajmy, ale z każdą serią na daną partię ten mięsień będzie bardziej zmęczony, więc ogólna objętość będzie dużo większa, jeżeli to 20 serii rozdzielimy na dwie jednostki treningowe, bo wtedy nie wykonamy 20 na jednej, ta 20 nie będzie wymęczona, tylko wykonamy właśnie te 10 i dzięki temu zrobimy nieco więcej. No i to pozytywnie odbije się na aspekcie sylwetkowym, także myślę, że warto. Błąd, który popełnia znaczna część osób, czyli większość planu, stanowią izolację. Otóż izolacje, jak sama nazwa wskazuje, powinny stanowić przeważnie dodatek w naszych planach treningowych, a tak jakby trzon, tym bardziej osób początkujących, powinny stanowić ćwiczenia wielostawowe, czyli takie, w których pracuje wiele mięśni naraz. Izolacje to powinno być jakieś 20–10% planu treningowego. Cała reszta to ćwiczenia wielostawowe, a niestety przeważnie obserwuje się, że jest odwrotnie, tak? Czyli 90–80% planu treningowego to izolacje, no i niestety poprzez tego typu podejście znowu wykonamy ogólnie objętości dużo mniej niż w przypadku, gdybyśmy pracowali właśnie na wielostawach, bo na tych wielostawach jesteśmy w stanie podnosić znacznie większe ciężary, więc jeżeli chcemy tutaj pracować nad aspektem sylwetkowym, no to powinniśmy bazować na tych podstawach, czyli na wielostawach, bo to na nich zbudujemy naprawdę fajną sylwetkę. Oczywiście w miarę tam wzrostu naszego stopnia zaawansowania te izolacje będą stanowiły nieco większą część planu, ale obserwuje się przeważnie taki trend, że u osób początkujących te izolacje dominują i to jest właśnie błędem. Także jeżeli zaczynasz, jeżeli jesteś osobą początkującą, czy powiedzmy średnio zaawansowaną, no to tych izolacji nie powinno być nadmiernie dużo. Na pewno nie powinny stanowić ponad połowy Twojego planu, a jeżeli stanowią, to prawdopodobnie gdzieś jest jakiś błąd. To byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Odsyłam jeszcze raz do pierwszej części, którą możecie zobaczyć tutaj. I co? Jeżeli się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, dać znać w komentarzu, napisać cokolwiek. No i do zobaczenia w następnych materiałach.